Ale mogę się 3 razy bardziej wzruszyć o to, że kto z Was ma nie zrobić w życiu nic i tak nie zrobi. Uczymy kłamać. Uczymy robić firmę, żebyś okłamał przede wszystkim siebie, że jak będziesz miał firmę, to będziesz lepszy. I w ogóle, no jakbyś tak spuentował, jak żyć, Kuba, dzisiaj? Że 95% dzisiaj naszego życia to jest fake news. Czy w ogóle nas jako Polaków będzie stać na mieszkania, na budowy domów, bo... Obawiam się, że no ludzie będą młodzi kończyli niestety w tych małych więzieniach. Chcieliśmy być bogatym niewolnikiem. Dostajemy to, dostaliśmy to. Czy chcą się pozbyć tej klasy średniej? No. Stać mi na to, żeby publicznie przyznawać się do coraz większej ilości błędów. Jak głupi byłem, jak głupi nadal jestem. Albo czujesz, że chcesz dom i zrobisz wszystko, żeby ten dom mieć, albo się kurczę boisz. I wymówką jest, że o Jezu, wola Boga, wola Boga. Poczekam, były działki po 200, są po 300, wola Boga. Większość osób kupujesz 500+, chipsami z Biedronki, tanim browarem i Zenkiem Martyniukiem i Sławomirem Zakopanym. 100 tysięcy to jest sygnał, jeżeli macie uzbierane, młodzi zwłaszcza ludzie, że macie jaja, ryzykujesz 300 koła, walczysz o 1500 miesięcznie i generalnie ty masz problem, a nie najemca. Kto nie chce tej gry? Cokolwiek robisz, rób to w dobrym stylu. Lancerto, partner biznes misji. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj miałem gościem Kuba Midel. Witajcie. Miło mi, że udało się nam ponownie spotkać, bo jest dużo tematów, na które trzeba porozmawiać. To przejdźmy do pytań. Chciałem Cię zapytać takim pierwszym pytaniem o nieruchomości, czy w ogóle nas jako Polaków będzie stać na mieszkania, na budowy domów, bo to, co się dzisiaj widzi, te ceny, no to wszyscy mówią, taniej nie będzie, taniej już było, ale mimo wszystko, no jedziesz na skład, widzisz stal, widzisz drzewo, idziesz do dewelopera i mieszkanie za każdym razem chyba, kiedy przyjeżdżasz, są wyższe. To jest prawda. To, że przez inflację rozwala się pieniądze, to jest w miarę okej. Szkoda, że tak szybko. Natomiast mam wrażenie, że my aż tak szybciej nie zarabiamy. Czy aż tak szybko, jak ta inflacja rośnie. Więc tutaj robi się pewien dysonans, że no, niektórzy nie dogonią poza tym możliwości swoich wydatkowych tych cen nieruchomości. Stąd spełnia się no, moje jak gdyby życzenie i marzenie wielu rentierów, że coraz więcej osób będzie albo skazana na wynajmowanie mieszkań, albo nie będzie chciała wiązać się ani z mieszkaniem czy kredytem, nie będzie chciała oszczędzać, tylko będzie wolała to mieszkanie wynająć. Ale tak czy inaczej trafi to w ręce właścicieli nieruchomości. Póki co w Polsce są to w większości właściciele prywatni. Ale chodzą słuchy i tak się dzieje na Zachodzie, że znowu jak korporacje zwęszą w tym interes, a korporacje biorą pieniądze od innych korporacji bankowych, czyli z powietrza, kreują ten pieniądz i realne dobra wykupią. I tutaj obawiam się, że ten majątek prywatny będzie przechodził znowu majątek prywatny albo bardzo małej liczby ludzi, a odpowiadając na Twoje pytanie, będzie nas stać i na mieszkania, i na budowy domów, i na działki, i na wszystko, tylko coraz mniejszą liczbę osób i coraz większym kosztem. Dzisiaj też jadąc do Ciebie, bo ja tak lubię sobie obserwować, wiele osób wybudowało dom pod miastem. Ja mam dom praktycznie w centrum. Może mam mniejszą działkę, gorszy widok. No już gorszy standard, bo ten dom ma swoje lata. Natomiast wyobraź sobie, że ktoś buduje teraz dom 20 km od miasta i on traci godzinę dziennie na dojazd do szkoły, do pracy, na zajęcia pozalekcyjne, powrót godzinę, cenę paliwa, zużycie samochodów i tak dalej. I znowu w tę cenę domu trzeba wkalkulować wiele czynników. Więc obawiam się, że no ludzie będą młodzi kończyli niestety w tych małych więzieniach w centrum miasta z wygody i z wyrachowania. Że to się będzie bardziej opłacało. Nie będzie Cię na to stać. Będziesz zarabiał, nie wiem, 8 tysięcy złotych. Wynajem mieszkania z kosztami jako takiego 2-3 tysiące złotych. Życie z dwójkę, trójkę. 2 tysiące na wakacje. Nie mówię w ogóle o inwestycjach i to już będzie dobra praca, żeby tyle mieć. Wiesz, ale to, mówię tu o bardzo dobrej pracy i w miarę dobrym standardzie życia. Tylko no przewidujemy. Więc myślę, że nie będzie się opłacało kupować mieszkań. Nawet jakbyś chciał mieć tytuł odcinka, to bym tutaj powiedział, że to się nie będzie opłacało po stronie tej konsumpcyjnej. Tak samo dzisiaj zwykły taki jak ja przedsiębiorca powinien sprzedać swój dom, kupić mieszkania pod wynajem i wynająć dom, który ktoś chce wynajmować. To byłby dla mnie nominalnie bardzo dobry ruch w tej chwili. No dobra, czyli czy czeka nas rzeczywiście
bieda, czy idzie takie ubóstwo, czy chcą się pozbyć tej klasy średniej, no bo tak naprawdę, tak jak mówisz, coraz mniej nas będzie stać, czyli jako naród rzeczywiście no, może być tak, że nawet dobrze zarabiający będą musieli wynajmować mieszkania właśnie bądź od korporacji, bądź jakichś funduszy. W miastach się to już dzieje, bo fundusze wchodzą i kupują dużo mieszkań. Bieda nas nie będzie żadna czekała, społeczeństwo się bogaci, więc to naprawdę mówienie o tej biedzie w kategorii biedy, jaką znali nasi dziadkowie, gdzie ja znam z opowieści jednego dziadka, drugiego dziadka, babci, że było 8 rodzeństwa, że dziadek gdzieś tam kradł mleko, żeby w ogóle wyżywić brata, bo ojca zabili na wojnie i to się działo w Łodzi, tam gdzie w tej chwili kupuje mieszkania pod wynajem. Więc takiej biedy nie będzie na pewno, natomiast ci, którzy odziedziczą mieszkania, będą te mieszkania mieli, a reszta, uważam, że standardem życia pójdzie do góry, bo nie będą musieli kupować mieszkania, tylko wydadzą to w knajpie, wydadzą to w Rainbow Tours albo w TUI czy w Egipcie i uważam, że stopa życiowa nam się podniesie bardzo, tylko że przejdziemy na układ typowo konsumencki. Taki zachodni trochę. Zachodni, ale tak tego chcieliśmy. No, chcieliśmy być bogatym niewolnikiem, dostajemy to, dostaliśmy to. Uważam, że z punktu widzenia w ogóle jednostki to nie jest wcale głupie. Bo gromadzenie kapitału, jak gdyby skończyło się gromadzenie kapitału na zasadzie, że ja mam 2 młyny i 4 wsie. To jestem lepszy niż tamten, bo ma parę sań. Dzisiaj uważam, że korzystanie z życia będzie walutą przyszłości. Walutą przyszłości. Informacja. Że ja dzisiaj czytam książkę, na przykład jedną czy dwie książki przeczytałem przez ostatnie 3 lata, resztę to uważam barachło. Dwie książki, które odmieniły moje życie. Dostałem informację, żeby na tą samą rzeczywistość... Możesz powiedzieć tytuły, bo od razu widzę widzów. Nie, dlatego, że to... ja czekałem na te książki, na te tytuły po parę lat. A znajomość trwa z wieloma ludźmi po parę, no może nie parę dziesiąt, ale 20 załóżmy 5 lat. Więc trzeba to do pewnej rzeczy dojrzeć. Natomiast era informacji polega na tym, że wiesz lub nie wiesz, jak grać. I do tej sytuacji trzeba umieć się przyzwyczaić, ale jeżeli ktoś idzie do pracy do Biedronki, a najlepiej ogląda tylko filmiki na YouTubie, on chce mieć miliarderem w bitcoinach, mieć 100 mieszkań pod wynajem, mieć korporację, 4 dziewczyny i helikopter w Dubaju i on Łukasz Smolarski wie jak. Nie wie. Więc troszeczkę trzeba zejść na ziemię. Trochę pokory i liczyć się z tym, że no, takie mamy reguły gry. Kuba, no to powiedz mi w takim razie, co dzisiaj jakby z naszymi pieniędzmi, bo wszędzie są podwyżki. Mówiliśmy trochę o tym właśnie, że jedziesz na stację benzynową, cena rośnie. Jedziesz na skład budowlany, cena za każdym razem rośnie. I czy te podwyżki już z nami zostaną na stałe, czy to jest też trochę spowodowane paniką, bo ostatnio no panika pokazała, że nie wiem, do kantoru nie mogłeś się dostać, bo nie było, do bankomatu nawet nie wybierzesz gotówki, jakieś absurdy, nie? W sklepach brakuje żywności. Jak to w ogóle, jak uważasz, jak to będzie? Rynek nie znosi próżni. Jak gdyby ja jak sobie myślę o jakimkolwiek temacie, to widzę miskę z wodą. Możesz tą miską ruszać, miotać na każdą ze stron. Natomiast ta woda, która zostanie wcześniej czy później się uspokoi. Tak jest z oceanem, kurczę, z jakimś tam jeziorem po burzy. Dużo na jeziorach jestem, więc wiem, że masz falę metrową, ale następnego dnia to wszystko stoi. To wróci do normy. Nie sądzę, żeby ceny nominalnie spadły, dlatego że widząc po cenie ziemi, po cenie złota, srebra, czegokolwiek, co ma, powinno ala prezentować jakąś wartość, w skali ostatnich dekad, czyli paru dziesięciu lat, rośnie w trybie geometrycznym. Wraz z rozwojem naszej cywilizacji, więc nie wierzę, że paliwo będzie po 3,50. Może paliwo będzie w euro, ale raczej będzie tylko drożej. Teraz przez to, że wiele rzeczy jest droższych, to dla konsumenta też jest dobrze, bo będzie mniej tych domów. Jak będziesz coś kupował, to mądrzej będziesz kupował. Więc spójrzmy na ten temat od wielu stron. Ja rozmawiam z przedsiębiorcami o cenach benzyny. Oni chcieliby, żeby było prywatnie trochę drożej, bo się mniejsze korki zrobiły na ulicach. Naprawdę. No dzisiaj, wiesz, trochę takie, dla mnie to jest takie pierdzielenie o Chopinie, to gadanie na tych YouTubach, że będzie bida i drogie paliwo i wiesz, ludziom, którzy nie chodzą, na przykład nie pracują, nie mają dzieciaków, nie mają kosztów, mówisz jak idealnie robić firmę i jak idealnie żyć. I takie kocopoły, tak gadają ludzie przy tych browarach o tych kocopołach i tacy jak ja mądrusie przychodzą i się mądrują, co będzie, co nie będzie. Po wojnie z Ukrainą nic nie będzie. Będzie ta wojna toczy się od zawsze. Odkąd wymyślono pieniądze, gramy w tą samą wojnę.
Ci, którzy się dostosują, to się dostosują. Ci, co się nie dostosują, będą gdzieś tam z tyłu. A większość ludzi, bo to jest cenna lekcja, uważam, większość i tak będzie gadać. Mhm. Bo dzisiaj jest takie tak, że gdyby paliwo było tańsze, to ja bym firmę zrobił. Tak. Albo jak zdrożeje coś, to ja zacznę tym handlować. Albo bym wiedział, że pójdzie tyle stan, to bym dom zbudował. Tak, ja się bym ci, dzisiaj jestem naprawdę na tyle gdzieś tam mentalnie zamożnym człowiekiem, że stać mi na to, żeby publicznie przyznawać się do coraz większej ilości błędów. Jak głupi byłem, jak głupi nadal jestem. Ja robię warsztaty z inwestowania w nieruchomości pod wynajem. Robię fajne wyniki na rentierce, na wynajmie mieszkań. I ja coraz mniej wiem. 2 lata przespałem. To gdzie ta wiedza, gdzie ta intuicja, gdzie byli moi wszyscy doradcy, których znam? Że dzisiaj trzeba, wiesz, gonić tak naprawdę. Ci, którzy w to wchodzą, wczoraj też miałem telefon od Przemka. Przemek mówi, Kuba, kolejne osiedle się robi, może coś, może jakieś 2025. Wiesz, no ale też... nie ma recepty, to recepta jest instynktowna. Albo czujesz, że chcesz dom i zrobisz wszystko, żeby ten dom mieć, albo się, kurczę, boisz. I wymówką jest, że Jezu, wola Boga, wola Boga, poczekam, były działki po 200, są po 300, wola Boga, nie ma drewna. No to jest bzdur, jakiego nie ma drewna? Powiedz mi, czego nie ma i to znajdę w ciągu 5 minut. Tak. Ludzie mówią, że nie ma samochodów. Starych BMW, siódemek, w longu masz 3 do kupienia, bez longu 40. Nowych w salonach jest 20. Czego nie ma? Powiedz jeszcze, czego nie ma, to ci to znajdę. To prawda, to jest tylko nasza wymówka i tak to jak mówisz, wymówka. Mnóstwo się tych ludzi niestety... Tak. Skąd to się bierze w takim razie, że my coraz bardziej szukamy no tej wymówki? Komuna, nie? Komuna, jest przyzwolenie na komunę, przyzwolenie jak nijakoś, na komentowanie. Internet dał ludziom możliwość wypowiedzenia się. Dzisiaj każdy jest gwiazdą, każdy. Ja, ty, TikToker, każdy, kto głośniej piernie w firmie, patrz jak pierdła Kaśka, patrz, zobacz jak pierdła. Nieważne, czym ta firma się zajmuje. Tacy jesteśmy jako ludzie. Tym się trzeba... to jest bardzo ciekawe, interesujące, ale tacy jesteśmy. Mogę tutaj... Bardziej się mogę założyć z wami, wszystkimi, publicznie o to. To, że nieruchomości wzrosną, wszyscy wiemy, mogę się założyć. Ale mogę się 3 razy bardziej założyć o to, że kto z was ma nie zrobić w życiu nic i tak nie zrobi. A ten, kto ma zrobić, i tak zrobi. Czy będzie biznes misję oglądał, czy przyjedzie na integrację, czy nie przyjedzie. On i tak zrobi to, co ma w życiu zrobić. I to wyróżnia przedsiębiorców. Tylko, że my jesteśmy mikro, malutką przedsiębiorczością, czy grupą mówiącą o bardzo trudnych tematach. Większość osób kupujesz 500+, chipsami z Biedronki, tanim browarem i Zenkiem Martyniukiem. I Sławomirem Zakopanym. I masz 5 czynników. Jeszcze wczoraj gdzieś tam czytałem jakieś plotki, że ma być dopłata, dodatek do mieszkania jakiegoś na start, że jak coś uzbierasz, to dostajesz 100 tysięcy. No, to jest rozwadnianie wody. I znowu ludzie łykną, że ta władza to nie jest taka zła, bo znowu nam coś dali. No nic nie dali. Dali wam po prostu gówno do jedzenia. No i a wy za darmo, no to się najemy. Tak? Łukasz, więc problem jest taki, że większość nie ma racji. Większość nie ma racji. Dlatego jak się gra na przykład w piłkę nożną, ile osób gra na boisku, powiedz? 11. 11. A ile osób w Polsce gra w piłkę? No, z 2 miliony, tak? A ile jest w reprezentacji? Jest 11. I jeden człowiek generalnie, czy mały sztab mówi, kto będzie w obronie. 3 osoby będą w obronie. To nie jest tak, że się dzwoni do wszystkich piłkarzy w kraju, każdy, kto ma korkotrampki, mówi, ty słuchaj, to głosujemy, kto będzie w obronie. To jest dużym, dużym kłopotem życia w tak dużej zbiorowości. A ta zbiorowość... lada chwila, to będzie 8 miliardów ludzi. To jest globalizacja. To jest globalizacja, że my musimy, mamy ten język angielski, czy język programistyczny, dogadać się algorytmicznie i zarządzać tak, żeby było dobrze. Kiedy w rodzinie nie możemy się dogadać. W 15 osób się nie możemy dogadać, czy w lewo, czy w prawo. Czy robimy u cioci Krysi, czy u wujtka Waldka Wigilii. A jak zrobimy, to i tak się pokłócimy. I tak będzie źle. A tu masz 40 milionów Polaków. Ja uważam tylko, że można osobom, które są po jasnej stronie mocy, popchnąć ich w dobrą stronę. Tego mi brakowało, jak byłem młodym człowiekiem. Czyli czułem instynktownie, że rzeźbię w gównie, na SGH-u tutaj niedaleko, czuję, że ktoś mi robi w konia. W jednej szkole, w drugiej szkole, w trzeciej szkole. Że Kuba, że tego nie umiesz, tego nie potrafisz, tu się nie uda, tu jest źle i tak dalej. I wyszedłem sobie powolutku z tego systemiku. I wiele osób z tego systemu wyszło.
większość przedsiębiorców zresztą, która się nie zgadza na to, żeby iść na pocztę i stemplować listy. I myślę, że nie żałują te osoby, a reszta będzie żyła w takim poczuciu takiej gówno władzy, że on ma władzę nad swoim 1000 złotych, czy on kupi kurtkę, czy żelki. No i wiesz, i tyle. Albo dostanie program i pomocy. Kuba, też wracając trochę do nieruchomości, rozmawiasz z wieloma też innymi rentierami, ludźmi, co wynajmują. Ty sam wynajmujesz, dokupujesz te mieszkania. I jakie są plany w ogóle na rynku takich rentierskim? Jak ci ludzie właśnie, czy oni dzisiaj sprzedają? Bo wiem, że ty dokupujesz, ale ogólnie no, masz kontakt z wieloma ludźmi z Polski. Jak to wygląda ten rynek? Są dwa środowiska. Jedno środowisko to jest typowo rentierskie. Jak ja robię te moje warsztaty albo webinary, to mówię tak. Kto chce z was chce być spekulantem? Kto chce być handlarzem? Kto chce być rentierem? Czyli budować i majątek, i te przychody z najmu. Ponieważ ja robię te warsztaty, no to większość ludzi mówi C. Ale jest wiele osób, które handluje albo spekuluje. Czyli daje zaliczkę u dewelopera, liczy na to, że będzie wzrost, kasuje potem pacjenta 20 tysięcy złotych przy akcie notarialnym na cesjonariusza przez to, że podpisuje umowę cesji, bierze to mieszkanie. Albo podpunkt B, właśnie ktoś flipuje. Czyli to jest jego zawód, to jest jego biznes, że kupuje mieszkanie za 250, wkłada 20 i sprzedaje za 300. Flipy na brudno, flipy po szwedzku, flipy po ciemku. Różne tam są strategie też flipów. Zrobiono wiele książek na ten temat. I tyle. Dlatego ciężko powiedzieć, czy robi ktoś źle to, kto zarabia 100 tysięcy na mieszkaniu, albo czy robi ktoś taki jak ja, że on mu się zwróci za 15 lat. To jest inna droga po prostu. Moich większość znajomych nie sprzedaje mieszkań. To może być też taka zapalnik czy lampka dla wielu z was, że mimo wzrostu cen danego dobra o 100%, nie wychodzimy z gry. A tak powinno się zrobić. Tak gra większość. No tak, jak na giełdzie jesteś, tak. Masz, keszujesz się, bo zarobiłeś. Keszujesz się, tylko co dalej zrobić z gotówką? Nieruchomości wydają mi się najlepszym lądowiskiem. Takim, że jak już ten kapitał gdzieś porotujesz, no to się tak, to jest tak logiczne, że naprawdę ciężko mi się zebrać, żeby tą książkę w końcu skończyć o nieruchomościach, bo to jest dla mnie mega, mega logiczne. Wiesz, to też mam pytanie odnośnie, co dalej tym z cenami mieszkań, bo też mówiłeś już trochę, że założyłbyś się i one rzeczywiście będą rosły, ale trochę tak jest, że powiem, co też widzowie nasi mówią i tak dalej, że wiesz, no spadł popyt na kredyt, tak kredytów w prawie hipotece się nie bierze, bo stopy rosną, ludzie nie mają tu zdolności, wyliczają nowe, że trochę no te materiały są przegrzane, ludzi nie stać, czy to nie będzie tak zaraz, że wiesz, że czy nie grozi nam to, że nagle ileś osób przestaje brać kredyty, ileś osób ma problem, nie spłaca, banki zaczynają brać, na rynku jest bardzo dużo tych mieszkań, no i ceny spadają, no bo stoją puste mieszkania, nie? Jak ty to prognozujesz? To są też opinie widzów, które gdzieś tam przed wywiadem zrobiłem. Ja szanuję każdą opinię i uwielbiam rozmawiać, dyskutować. Można by nawet szacować. Ja szacuję i stąd mój zakład, że na 80-90% ta tendencja się utrzyma, dlatego że dług publiczny, pieniądz i kłamstwo, którym polityczne kłamstwo, którym żyjemy i dzięki któremu żyjemy, bo gdyby doszło do prawdy, byśmy się pozabijali generalnie. Więc to, że tak jest, to wcale nie jest źle. Będzie większa walka tylko w tej sferze, ile kosztuje pieniądz. I nominalnie mieszkania będą droższe. Natomiast mogą stanieć pod względem wartości. Że rynek znowu zweryfikuje, że no hola, no po co tyle tego, aż tak dużo na przykład, bo przegrzane jest tempo, w którym to wszystko się robi. No nie ma takich społeczeństw, że se kupuje, każdy youtuber se kupuje teraz paręnaście mieszkań i se kupuje przedsiębiorca 10, ten 10, ten 2, ten 5, ten 100. Naprawdę, bo to tak się dzieje. Czyli my jesteśmy rynkiem bardzo szybko rozwijającym się w tym zakresie, więc może przyjść ochłodzenie, korekta. Czy odwilż, korekta, że halo. Dwa, na co liczyłem przez te 2 lata, że ludziom się ten wynajem zbrzydnie, bo to jest bardzo ciężka praca. To jest czekanie, zatrudnianie swoich pieniędzy, zatrudnianie projektanta, ekipy budowlanej, najemcy, rozliczanie najemcy, liczników, mebelki. To jest trudny, to nie jest lokata bankowa, czyli też wiele osób powie, dobra, fajnie, fajnie, ale ja z tego tramwaju wychodzę. I na tą korektę liczę, jeżeli ja uważam, że ja chcę, żeby to rosło w nieskończoność, na pewno nie. Chciałbym, żeby rządzący zmądrzeli, żeśmy my zmądrzeli i umówili się, że 100 tysięcy to jest 100 tysięcy. A nie, że 100 tysięcy dzisiaj to jest 80 jutro. Bo dzisiaj tu się rozgrywa wojna.
I te stopy też de facto, one są takie od czapy, bo wszyscy jedni mówią, że powinniśmy dawno zareagować i podnieść, a teraz tak one idą, nie idą, wiesz, i tak ludzie, mało tego, że ci klienci, którzy brali często nawet nie byli świadomi, zaraz się znowu mówi, że będzie ruch tak jak było frankowiczów, to zaraz będzie nabity WIBOR, wiesz. No tak pewnie aż źle nie będzie, dlatego że te stopy były bardzo niskie przez parę lat i my wszyscy klaskaliśmy, że wow, jest kredyt za darmo. Nie może być kredyt za darmo, jeżeli pieniądz tanieje. Dzisiaj 5-6% to jest bardzo uczciwy w ogóle kredyt. Nawet jak będzie 7, to jak dla mnie handlowo ja robię interes przy kredycie hipotecznym 7%, więc jak gdyby u mnie to okno jest ogromne na podwyżki. Natomiast troszeczkę martwię się o ludzi, którzy nie inwestują w nic. I to jest pokolenie naszych rodziców. Mają uciłane, nie wiem, 200-300 tysięcy złotych. To jest niestety wartość dzisiaj samochodu. I te pieniądze topnieją w oczach. Zaczynają martwić się ludzie, którzy sprzedali swoje firmy i mają kupę gotówki. I takich klientów mam nierzadko, po parędziesiąt milionów złotych. Oni płacą inflacyjny podatek rzędu procent miesięcznie, czyli 500 tysięcy miesięcznie straty, dlatego że zarobili przez całe swoje życie duże pieniądze. No tak, to jest. Więc wojny na rynku nieruchomości raczej nie ma. Jest wojna na rynku pieniądza i jak na każdej wojnie, tę wojnę wykorzystują spekulanci. Producent materiałów budowlanych często ma ten materiał. I deweloper często ma mieszkania. Ale mówię chwilkę. Ja wystawię 2, potem 10, a 100 sobie zatrzymam, bo sprzedam to za pół roku po prostu drożej. Stal na składzie przytrzymam, podniosę cenę. I znowu ten ostatni w łańcuchu pokarmowym, czyli ten konsument dostaje po uszach. Dostaje po uszach. Więc cena robocizny pewnie... No sam wiesz, jak jest ciężko dzisiaj o jakiegoś tam fachowca. Ci fachowcy jeszcze nie zaczęli się cenić. Jak oni zmiarkują, ile można brać, bo to nie są ludzie często po ekonomii, ale jak zaczną węszyć, bo inflacja też ich szybko nauczy, to ceny usług pójdą do góry. Więc wrócę do zdania, które powiedziałem 10 minut temu. Ci, co mają zrobić, i tak zrobią. Ci, co mają nie zrobić, będą mieli wymówkę, że nie, mama, tata, tam nie bierzemy mieszkania, bo drogo jest, bo jest kredyt. Tutaj Midel powiedział, że jest drogi kredyt z Smolarskim, to nie bierzemy i stal droga, to nie. Można. Pójdźmy, poczekajmy, bo spadnie. Słuchajcie, cały czas można i ta konkurencja będzie coraz większa, dlatego że podaż pieniądza jest absolutnie ogromna. My ten pieniądz wytwarzamy po pierwsze, po drugie bardzo wiele już kupiliśmy. Ci, co już od 20 lat zarabiają i pracują, już wszystko mają. Oni nie wiedzą, co robić z pieniędzmi. To są inwestorzy w nieruchomości. Taki jak ja, to jestem bardzo małym graczem, ale dużo osób przychodzi do dewelopera z kapuchą, przynosi 2, 3, 4 miliony złotych, biorę. I to mówią mi pośrednicy, mówią mi sprzedawcy, że na telefon sprzedawane jest po 50 sztuk za gotówkę. Tam nie czeka się, żeby deweloper wybudował, tylko czeka się, żeby jak najszybciej przyjął od nas te pieniądze w ratach. I tego nie wie też statystyczny słuchacz, który zarabia jakieś pieniądze, czy jest na studiach, że kasy, że nadpodaż pieniędzy jest ogromna. My dzisiaj mamy, no to jest też rozwarstwienie, ale ogromna liczba osób, nie wiem, setki tysięcy złotych Polaków nie wie, co ma zrobić z pieniędzmi. Ubrania, wyjazdy, operacje plastyczne. Zobacz, co kobiety dzisiaj sobie. To nie jest dobro pierwszej potrzeby, powiększanie sobie ust i policzków. Torebka za 30 tysięcy. Torebka za, no 30 nie, ale 50 tysięcy złotych. Ceny wycieczek. Pojedźcie, moi drodzy, lada chwila będzie sezon wakacyjny. Pojedźcie w 4 osoby sobie na wakacje. Do Meksyku, na Dominikanę, do Tajlandii, czy nawet do Egiptu. Pojedźcie w tym roku i te samoloty są przepełnione. Pojedźcie na Mazury, moi drodzy, w lipcu. Zobaczcie, proszę, ceny kwatery na Mazurach. 1500 za domek drewniany, bez, no, woda jest, ale czy jest kanalizacja? Pewnie nie. 1,5 klocki. I problem, że jeszcze ich nie ma, bo są wszystko wynajęte. Wszystko jest wynajęte. Wiecie. I teraz pytanie, czy mamy płakać, czy się cieszyć, czy mamy znaleźć siebie w tej całej układance. Natomiast nie bądźmy naiwni. Kuba, mam pytanie takie od widza też. Mamy 100 tysięcy złotych. Co ty byś z nimi zrobił? W co byś zainwestował? Też powiedziałeś, że kupujesz mieszkanie na kredyt. I ludzie właśnie dużo mówią, że no nie ma całych pieniędzy, żeby kupić mieszkania, ale chciałoby coś zrobić. I jak ty byś do tego podszedł? 100 tysięcy złotych dzisiaj to nie jest za dużo na zabawę w nieruchomościach. Naprawdę. I 4-5 lat temu na 100% bym powiedział, słuchaj, mały kredycik, kasa na remont, jakiś wkład, jeszcze ci sporo zostanie. Dzisiaj jak ktoś ma tylko 100 tysięcy złotych, pomyślałbym, jak po pierwsze, lekcja numer jeden, nie stracić tych 100 tysięcy. Kupiłbym
11 czy 12 takich złotych, tych monet jednouncjowych. Na zasadzie to jest stop, czyli nie mogę tych pieniędzy ruszyć, bo to jest niebezpieczny moment, jak masz kilkadziesiąt tysięcy na koncie, auto nagle się uśmiecha do ciebie. Tak, nagle mówisz, panika, to może, taka. Tak, ja słyszałem, że ludzie mówią, ty, będzie bomba, to przynajmniej sobie kupię dobry samochód. Bo dobrze mówią, dobrze mówią. Tylko że jest taki moment, jak chcecie zrobić krok w życiu, żeby dać temu kapitałowi żyć, żeby ten kapitał zaczął kopnąć żyć go w tyłek życie. Trochę. Tak, ale on musi być. 100 tysięcy to jest dzisiaj za mało. Rower elektryczny Specialized kosztuje 60 tysięcy złotych. No motocykl ile kosztuje stówę. Więc 100 tysięcy to jest sygnał, jeżeli macie uzbierane, młodzi zwłaszcza ludzie, że macie jaja, potrafiliście rok, dwa, trzy, pięć zarobić to, oszczędzić i macie. Ale nie pchałbym się jak gdyby w barsz nieruchomościowy, tylko albo bym poszukał dodatkowej pracy, dodatkowego zajęcia, otworzyłbym firmę usługową, handlową, cokolwiek, nawet wziął z tej kubki 20-30 tysięcy na cokolwiek, żeby dzisiaj bardzo łatwo zarobić dwie dychy miesięcznie. Jakąkolwiek, nie wiem, zrobisz komuś remont mieszkania, co przed chwilą mówiłeś, remont domku, robocizna 40 tysięcy złotych. Przemalowanie mieszkania z 5-60 tysięcy złotych, więc naprawdę ja bym, czy fizycznie, czy jako informatyk, coś bym na pewno wyrzeźbił, żeby dozbierać przynajmniej drugą stówę i wtedy na przykład tą drugą stówkę na dźwigni wykorzystał w mieszkania. Czyli te 200 tysięcy to jest na dzisiaj takie minimum według Ciebie? Co chodzi o ten spadochron, żeby nie robić tego pod korek. Czyli mam stówę, to dam zaliczkę deweloperowi 30, nie starczy mi na remont i jakoś to będzie, bo nie będzie. To jest biznes, który wymaga od Was na samym wejściu kilku miesięcy jakichś działań drobnych operacyjnych. Kasa na notariusza. Potężne pieniądze dzisiaj na wykończenie mieszkania. To jest parę dziesiąt tysięcy, które musisz w ogóle wydać. Jak będzie używane mieszkanie w takiej Warszawie, około stówki. Wiesz, zaburzenie ścianek, tak, zmianę instalacji. To tak będzie dobrze. To i tak będzie dobrze. Ja powiem Wam, że zrobiłem ostatnio za 80 chyba parę to mieszkanie w Łodzi na Rejtana. I ile metrów? 30 i tam 3 chyba. I tam jakieś burzenie ścian, wszystko. No i powiedziałem to na swoim kanale, na tych moich warsztatach i byłem przekonany, że to jest drogo. A na wyjeździe ludzie mówią, Kuba, jak Ty to zrobiłeś w takich pieniądzach? Ludzie z Warszawy, ludzie z Poznania, więc taka stówa to jest dzisiaj remont, więc przynajmniej 2-3 stówki uważam, trzeba mieć kapitału, ale też przestroga i myślę, że wskazówka od starszego wujka Kuby. Nieruchomości nie są dobre na start. Ja na przykład zacząłem troszkę za wcześnie. Zacząłem od domu za dużego i od centrum biurowego. Niepotrzebnie się przytkałem, mając 20, załóżmy 7-8 lat. Nieruchomości są wtedy dobre, jak już firma jest dobrze bujnięta, jest dobrze poukładane w głowie, jest sporo oszczędności. I wtedy jest szansa. Bo wtedy jest gorszy problem. Przyjeżdżają do mnie tacy zawodnicy na konsultacje i oni się boją, bo mają lat 40-50, prowadzą dużą firmę, mają dużo pieniędzy na koncie, ale kawalerkę oglądają z tylu stron, że mówię, Boże, ile można? No, czy jedną, czy dwie, nic to nie zmieni. Więc może warto też coś zrobić na przykład przed 30, żeby się tego nauczyć, żeby tej rentierki się uczyć. Bo im wcześniej zaczniesz, tym szybciej to mieszkanie na Ciebie zapracuje. Więc mam za dużo danych. Wiesz, mam też chłopaków w swoich tych gronie tych aktywnych rentierów, którzy zarabiają w wieku 25 lat po 3 miliony rocznie. Więc oni też inaczej patrzą na rynek nieruchomości. Ale jak ktoś zarabia 5 tysięcy miesięcznie, ja bym zainwestował w siebie, w firmę, w lepszą robotę i zacisnął pasa, żeby uczyć się oszczędzać. Tylko mam do Ciebie jeszcze pytanie odnośnie nieruchomości i tego wynajmu, bo teraz przez uchodźców, trochę jak ten rynek nieruchomości, jak uchodźcy wpłyną na rynek nieruchomości, to jest moje pytanie, ale drugie do tego, bo to też mówiliśmy, jest te ceny, które wzrosły momentalnie. Jak patrzysz nawet na jakiś portal, to dzisiaj nie ma mieszkań na wynajem. Są w Warszawie 2 pokoje, 4 tysiące. Oduczamy się mówić, jeśli przy mnie w każdym razie, że czegoś nie ma. Jest bardzo dużo. Jest bardzo dużo wszystkiego. Ale Warszawie, może w dobrej cenie, o. No i znowu wracamy do lekcji numer 1, tak? Że nie ma już dobrych cen. Świat poszedł do przodu. Sytuacja z mojego podwórka. Dwa dni temu. Mówię dziewczynom w firmie, drogie panie, tu jest lista naszych najemców, wszystkim o 200 zł, wszystkim. Jak ktoś zrezygnuje, to trudno. Tej zuchwałości z mojej strony nie było, ale dzisiaj widzę, że po pierwsze jest ogromna korekta na rynku pieniądza, o czym mamy świadomość, myślę, że wszyscy. I dwa, po COVID-zie świat wraca do życia, praca, myślę, że od września studia i tak dalej. I 2-3 miliony Ukraińców.
No i siłą rzeczy, jak popyt zaczyna delikatnie, może nie przewyższać, ale bardzo gonić podaż, no to właściciele mówią tak jak z tą ceną stali. Myślę, że lada chwila dojdzie do małej spekulacji, że ktoś potrzebuje mieszkanie na szybko. Czyli ty wolisz nie wynajmować na wolno, tylko znaleźć rodzinę, która musi wynająć mieszkanie. Tak się dzieje, zresztą tak się ogrywa studentów we wrześniu. Że student, gdyby miał inaczej był skonstruowany, to by podpisał umowę w czerwcu z datą 1 października, ale że przyjeżdża po wakacjach, po prostu lekko skacowany po trzęsinach, mama mu daje pieniądze i mówi, wybierz coś, no i wtedy jesteś w stanie 300 zł drożej wynająć mieszkanie, bo on tego szuka. I dzisiaj tę sytuację będą wykorzystywać na pewno właściciele mieszkań. Ja, gdyby, ponieważ jestem osobą publiczną, to stałem się w tym małym torcie. Nie chcę przesadzać, nie chcę wykręcać, śrubować, chcę być po prostu normalnym gościem, bo uważam, że oszukuje się raz, czyli lepiej jechać swoim jak gdyby trybem i mieć ok, ale sporo ludzi wykorzysta tę sytuację. No ja właśnie masz mieszkanie niezrobione, trochę gorsze, ale widzisz, że ktoś jest potrzebujący, no i zamiast załóżmy za 1700 plus opłaty, powiesz 2 plus opłaty. Tak dla mnie jest to jakieś tam nadużycie, bo w długim okresie i tak najemca się jorgnie, że nadpłaca, ale u mnie też na tym moim skromnym portfelu mieszkań część po prostu była bardzo zaniżona. No bo ja właśnie, znaczy ja się to jest też pytam, to jest ten moment. To jest ten moment, no bo właśnie, czy na ile podwyżać, bo ludzie z drugiej strony też się trochę boją, że podwyższymy czynsz o 500-700, ale jutro nam odejdzie właśnie za 2 miesiące, więc chyba nie warto mocno podwyższać, bo jednak no, mamy, jak ktoś ma ciągłość, wiesz, najemców, ktoś ma rok, 2 lata, mu wynajmuje, no to chyba tylko... Wszystko może, Łukasz, zależy od sytuacji. Mhm. Ja kupiłem mieszkania bardzo tanio, mam najemców od 5 lat, niektórych... Jak mi da 200 zł, a nie 500, ja przeżyję. Ale z drugiej strony, jeżeli kupuję teraz nieruchomości już 2 razy drożej, to myślę, że też nie będę miał większych sentymentów, żeby brać w Łodzi 2000 za kawalerkę. Dla wielu z Was będzie to może herezja w tej chwili, ale normą staje się 1700 plus opłaty. Za rok czasu w nowym budownictwie to będzie 2300, 2200, a koszty są bardzo małe do wspólnot, bo tam są małe metraże, niskie koszty, to nie są spółdzielnie. Zresztą dzisiaj nawet właśnie kolega, który wynajmuje dziesiątki tych mieszkań i też po pierwsze nie ma czego wynająć, po drugie firmy, dla firm nie ma znaczenia, czy płacą za mieszkanie 2,5 czy 3 tysiące, ale dla właściciela mieszkania, czy on wynajmie za 1800 czy za 2600, robi to biznes. Tak jest. Więc będę i adwokatem diabła i anioła, jak gdyby trzeba mieć trochę serca, trochę kalkulatora, ale to jest ten moment, kiedy nieruchomości wychodzą na plus. No i może zadziać się tak, że ci ludzie pojadą albo dalej, mówimy o Ukraińcach, na zachód, no bo tam jest chyba trochę lepszy świat, zarabia się w euro, albo wrócą i znowu ten rynek stanie. To Kuba, mam do Ciebie jeszcze pytanie odnośnie umowy. Jak się zabezpieczyć trochę, jak wynajmujemy dzisiaj Ukraińcom, bo trochę, tak mówisz, ludzie szukają na szybko, przyjeżdżają, niektórzy mają pieniądze. Z drugiej strony jest tak dużo fake newsów, że nie możesz wyrzucić nikogo, że będziesz miał, nie wiem, przyjmiesz, to już się ich nie pozbędziesz, nie będą płacić i tak dalej. Jak Ty to w ogóle robisz, Lubek, z środowiska, jakbyś, co byś polecił widzom, którzy są przed taką decyzją? Ja to omawiam na moich webinarach, zapraszam często bezpłatnie, na spotkaniach takich weekendowych, gdzieś tam na warsztatach przyjeżdżamy i ja opowiadam historię ze swojego podwórka, że papier wszystko przyjmie. Mądry adwokat, czy mądry doradca, czy notariusz, zrobi ci umowę taką, jaką chcesz pod siebie i nie ma jednoznacznej umowy. Ze złych wieści polskie prawo nie przewiduje jednoznacznej, bezwzględnej ochrony właściciela. I mieszkania to jest najmniejszy problem. Natomiast chociażby problem towarowy, że ja mogę wziąć od ciebie towar, znaczy kupić i ci nie zapłacić i ty masz kłopot. Podatek muszę zapłacić ja. Ty musisz zapłacić za towar, VAT, jak ci wyszedł dochód z kartki, to jeszcze dochód i ty masz kłopot. I w mieszkaniach jest o tyle dobrze, że ciężko mieszkanie ukraść. Natomiast no, można nie płacić i ciężko się lokatora pozbyć. Jest to ryzyko. Wymyślono instrument, specyficzny najem. Część osób wtajemniczonych wie, część i tak nie doczyta, więc szkoda gadać. Natomiast on się nie sprawdza, kiedy robisz to zawodowo. To jest dobre, ten najem cały okazjonalny Cię chroni, jeżeli robisz to jako osoba prywatna w mieszkaniu po babci. Jeżeli ma to znamiona prowadzenia działalności, to też nie zadziała.
Więc trzeba to ryzyko wkalkulować w koszty. Tak samo jak ryzyko tego, że wchodząc na rower nabijesz sobie siniaka, albo przechodząc przez ulicę przejedzie cię samochód. I na szczęście chyba nie zdarza się to tak nagminnie. No dlatego nie chcę, żeby każdy do tych wniosków doszedł sam. Żeby ruszyć po prostu delikatnie nasze zwoje, bo każdy chce, żeby wszystko było podane. Najlepiej, żebyś ty dał umowę najmu, żeby Middel podpisał, a Kaczyński, że wyrzuci twojego najemcę, jak mu nie zapłaci. No, nie jest tak, kochani. To jest biznes misja. Biznes misja to jest bardzo trudna misja. Ryzykujesz 300 koła, walczysz o 1500 miesięcznie i generalnie ty masz problem, a nie najemca. Kto nie chce tej gry, nie chce kupić bitcoina, będzie miał bitcoina, albo niech kupi czekoladki. To jest ryzyko, jest to biznes. Ja tu ci się mogę przyznać, kalkulując, że 100 tysięcy złotych wolę dać w 95% w nieruchomości, niż w moje biznesy. Jeżeli ja mam inwestować nawet w przedsięwzięcie, to tu się boję, w nieruchomości się nie boję. Mimo najemcy, dewelopera, widma plajty dewelopera, odejście uchodźców i siły wartości pieniądza. Więc tu może widz kalkulować, dlaczego ten koleżka jest taki niby bystry w handlu i w usługach, a ładuje kasę po prostu w jakieś dziury w ziemi, w jakieś tam cegły. To jeszcze muszę cię zapytać, o ile to jest nie tajemnica, ile ty dzisiaj posiadasz nieruchomości? Nie mówiąc, że kredytach, tylko w ogóle, czy wiesz, jak ta liczba ogarniasz? Nie, wczoraj nawet robiłem zestawienie. Ogarniam oczywiście rząd wielkości, ale też nie do końca, bo i to jest też to dzięki temu jakiś tam sukces większy osiągnąłem biznesowy. Nie liczy się ile, tylko liczy się rząd wielkości. Czy my dochodzimy do celu, czy my wyruszyliśmy, a nie na którym jesteśmy metrze. Bo często człowiek, który nic nie zrobi, będzie się skupiał na takim planie, że co będziemy robić za 2,5 roku, albo co jeżeli szósty deweloper splajtuje, albo cegły złego sąsiada. Więc nie, znam rząd wielkości, są to grunty, jest to troszeczkę tych mieszkań, trochę lokali biurowych. Natomiast też, jeżeli chcesz już kończyć powoli rozmowę, dochodzę do stanu nasycenia, że jeżeli ten portfel teraz sobie zrobię w ciągu 3 lat, to idę na emeryturę w tej kwestii. Po prostu zmieniam zabawki. Gdyby miałem inne marzenia jako młody człowiek, chciałem dojść do setki mieszkań. Zrobię tą setkę gdyby w innych tutaj, w nieruchomościach, ale nie tylko w mieszkaniach i się po prostu autuję. Idę w drugim kierunku, żeby maksymalizować zyski z tych inwestycji w sensie życiowym. Czyli nauczyć się mieć 50 tysięcy kieszonkowego i mieć idealnie, umieć poruszać się w tych ramach. Czyli ani wyżej, ani niżej, nie za duży kredyt, nie za dużo kłopotów. Biorę sobie na swoje barki, to też ku przestrodze dla wszystkich inwestorów, że bardzo łatwo podpisuje się umowę u notariusza, bardzo łatwo u dewelopera, bardzo łatwo w banku, natomiast dużo trudniej przechodzi się później ten proces, żeby ten cały pomysł wypluwał nam pieniądze. I tutaj analogia do biznesu, że to fajnie wygląda w rozmowie, jak trzeba otworzyć, nie wiem, knajpę, firmę jakąś tam reklamową, czy nawet zrobić middle camp, to zaczynają być schody. Trzeba te schody lubić i tyle. To Kuba, ja jeszcze zmieniając temat, chciałem Cię zapytać o rodzinę. Wiem, że dużo mówisz, że to też dla Ciebie ważne i ten szczególnie jakościowy czas. I na co szczególnie dzisiaj zwrócić uwagę, wychowując młode pokolenie? Jakby często to pytam, bo to jest... No, czy wiesz... wielki błąd, który robi mój syn, jak robi klatkę, to cały czas wiesz, trzeba trzymać łokcie, muszą być pod tym samym kątem. Cały czas tym wachluje, więc to jest błąd numer jeden. Żartuję oczywiście, ale taki błąd zrobił wczoraj. Wiesz co, ja staram się wychowywać, na córkę nie ma wpływu, córka ma mój charakter, więc jest jak gdyby mustangiem, gdzieś tam żyje w swoim świecie, pewnie będzie artystką, natomiast syn, którego chociaż chciał, żeby w odrobinę poszedł moją drogą, po prostu ćwiczy sport. Sport, języki, ma bardzo dużo karate, wczoraj też ćwiczyliśmy na tej naszej małej domowej siłowience, on tam niczym nie ćwiczy, jakieś kilogramem czy coś, bije sobie worek. Natomiast wychowywanie dzieci przez ruch, przez pracę, przez książki, przez podróże, coraz mniej przez szkołę i coraz mniej przez religię. To są dwa jakieś filary, które trochę legły w gruzach w moim życiu, jak przyszedł czas przewartościowania, że
Wróci humanizm, wróci indywidualizm, wróci moda na jednostkę, a nie to, jaką presję otoczenia wywołuje na tobie państwo, szkoła, religia czy podwórko. Więc chciałbym, żeby dzieciaki były nie tyle pracowite, zaradne i majętne, co szczęśliwe. Mhm. To Kuba, kończąc praktycznie pytanie, co zatem możemy przekazać społeczeństwu, żeby nie było tak właśnie, nie wiem, przerażone, nie wpadało w panikę, nie miało fake newsów i w ogóle, no jakbyś tak spuentował, jak żyć, Kuba, dzisiaj? Nie wiem, bo każdy jest na innym etapie, wiesz. Boimy się żyć. Mhm. Tak naprawdę jest tyle frustracji w ludziach. Teraz tej bo to widać, to mówię ci, no to widać przez okno samochodu widzisz, że tam jest kłębek nerwów. Tak, takie zapalniki. Ktoś ci zajeżdża drogę i chce cię zastrzelić, tak? I to dobrze, że tej broni nie ma tyle, co w Stanach, bo to byłoby źle. Ja się autuję. Przyroda, słuchaj. Dobre książki, filozofia. Koniecznie sport. Ruch. Ruch. To do czego jesteśmy stworzeni. Ruch. Ruch, możesz to... Ruch. Zaraz spacer, po wywiadzie idę na spacer. Spacer, siłownia. Ruch, jeszcze raz ruch. I potem jedzenie. To, co w tej chwili... Ja zrzuciłem 10 kg w ciągu 10 tygodni czasu. Ograniczasz mięso do zera. Nagle zaczynasz inaczej trawić. Inaczej żyć, inaczej spać. Masz inne oczy, inną skórę. Ale dbasz też, że jakieś silniejszy. Zdrowia, bo się mówi o suplementach, wiesz, różne żadnych jakieś suplementów. Ja nie brałem żadnych suplementów. Medycyny chińskiej, alternatywne. Trenerzy mnie nauczyli, żeby tam plusza sobie wrzucić jakiś tam magnez czy bo mnie, no, uwielbiam wodę mineralną, piję jej teraz hektolitry. Natomiast coś do tej wody sobie takiego, jakiś magnezik, coś, witaminkę włożyć. Natomiast żadnych suplementów, zdrowa woda mineralna. Ja teraz jestem takim małym ambasadorem Kryniczanki, jeżeli może o tym, mogę o tym powiedzieć. Genialna, z moich terenów także. Genialna woda mineralna. Tutaj sam nie wierzyłem, jak mi mówili, że tam gospodarze tej firmy, że Kuba to jest dobre, coś dobrego, coś z ziemi. Okazuje się, że to zastępuje wszystkie izotoniki. Więc woda, warzywa, fasola, jakieś ryby, jakieś owoce morza. Wydaje się połowę pieniędzy mniej na jedzenie, jak przestaje się z mięso. Połowę. I sport, i ruch. I wtedy ustawia ci się wszystko nagle lepiej w głowie. Nagle widzisz, że wiele potrzeb, które były kreowanych, nie potrzebujesz. To jest do tego stopnia sprawa, że ja chodziłem pięknie ubrany, tak jak ty, przez 10 lat życia. Dzisiaj chodzę w klapkach i w dresie pod koniec, nie wiem, marca. I jestem z tego dumny. Ja no, chodzę podobnie, ale to wiesz... Tu... Ale wiesz, co chodzi, że tak. To powinno się inaczej. Tak? Przewartościować życie, żeby nie gonić tych pieniędzy, tak. Tylko zacząć jakościowo żyć. I wiele osób siebie, pójdzie, zobaczycie, pójdzie w tym kierunku, dlatego, że nie ma ważniejszej rzeczy niż wasze 5 minut na tej planecie. Żadna kawalerka, żaden Kaczyński, Biden, Putin, żadna inflacja. To są głupoty, którymi trujemy sobie głowę, które powinny być tak naprawdę gdzieś tam z boku, żeby mniej więcej wiedzieć, gdzie jesteśmy, czyli obejrzeć sobie jeden, drugi, trzeci film, kupić jakąś gazetę, ale to jest gdzieś z boku, robić swoje. Kuba, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Tobie dziękuję za zaproszenie. Przepraszam za marudzenie. Nie, no bardzo wartościowy materiał. Mam nadzieję, że będziemy się częściej, bo widzowie, fajnie dawać materiał, który jest jakościowy, tak jak mówisz, że dzisiaj tak dużo fake newsów, jest tak dużo straszenia. Słuchajcie, Łukasz, ja ci powiem, jak ja to rozegrałem w swoim życiu. Mam trenera mentalno takiego fizycznego, Grzesia, który prowadzi mnie od 25 lat. 25 lat to jest, znasz człowieka od jak na podwórku przychodzi do ciebie na siłowni, tak dzisiaj przychodzisz do niego domu, też do siłowni i ćwiczysz ten sam organizm, też sam jak rodzina. Chyba nawet bardziej. Trener cię zna tak, że i każda lekcja to jest lekcja nie taka, jak się jej spodziewam, a po takiej lekcji, gdzie masz wpierdę fizyczne, masz jeszcze takie 45 minut pogadanki i 15 minut jakiegoś grzebieniowania, rozmasowywania, masaż żuchwy, masaż głowy, jakiś masaż szyi, coś takiego, co ja nawet nie wiedziałem, że to można masować. Jakieś masaże kciuków, tam gdzieś ta zła energia jest. I o coś takiego trzeba po prostu zadbać. I rozmawiamy z trenerem, że 95% dzisiaj naszego życia to jest fake news. 95% informacji, klamotów, inwestycji. To jest wszystko szajs wymyślony po to, żeby coś ci sprzedać. A jak ci coś się sprzeda albo chce się sprzedać, to musisz iść do roboty, żeby na to zarobić. 95% marketingu to jest bullshit. 95% tego, co ty uczysz, to jest kłamstwo, to jest bullshit. Ja zacząłem tego się przyznawać. My uczymy kłamać.
uczymy robić firmę, żebyś okłamał przede wszystkim siebie, że jak będziesz miał firmę, to będziesz lepszy. Wydymać twoich wszystkich klientów, że jak kupisz nasz produkt, to jest lepszy niż twojej konkurencji, bo to jest jedno wielkie oszukaństwo. I trzeba wiedzieć, że my w tej bańce jesteśmy siłą rzeczy. I mało tego, ja chcę być w tej bańce. Ja nie chcę hulajnogą przyjeżdżać do Łukasza, tylko dobrym samochodem. Jeżeli mogę mieć wygodne buty, to wolę mieć wygodne buty. I tak dalej. Ale jest to ściema pod względem takim antropologicznym, ludzkim. Wiedzmy, że to jest zabawa. Ściema i jedno wielkie kłamstwo. No bo ja też, troszeczkę musimy odkryć, wiesz, tej prawdy, tak? Że wiesz, inwestujesz nawet w tym cholernym rynku inwestycyjnym. Nikt ci nie powie, stary, zrobiłeś dobrą instalację elektryczną, hydrauliczną, są równe ściany, podłogi. Tylko ludzie patrzą na zdjęcie kwiatka i obrusik i poduszki. No to jest ładne mieszkanie, a to brzydkie. Kupujemy tak, wygląda. Kupujemy to tak, jak wygląda. Oczami, kupujemy markę, wyobrażenie i tak dalej. Kupisz auto, które jest złomem, ale będzie ładnie się świeciło, biorę, nie? Na początku tak. Potem człowiek zaczyna to weryfikować. Dlatego pytanie o ten proces, na jakim etapie dojrzałości jesteś. Ja się całe życie oszukiwałem. Autem, motocyklem, domem, wycieczką. Dzisiaj staram się przyznać do tego, że w lesie jest mi dobrze. Jak mam wybrać Dubaj, który jest zajebisty, gdzie są wielkie jachty, jest wszystko. I mam Mazury, gdzie mam naprawdę małą łódeczkę, prawdopodobnie lada chwila, nie moją, tylko jakąś wynajętą gdzieś w szuwarach. Chcę mieć jedno i drugie, ale sercem jestem na Mazurach. A tam uczę się oduczać tego całego, uczę się oduczać tego całego luksusu. Więc uważam, że warto mieć swój rozum, mieć swoją łepetynę, żeby wartościować, co jest numerem jeden, co numer dwa, co numer trzy i cztery i wygrać to cholerne życie. Bo asceza, no dzisiaj wiesz, stary sweterek, niedojedzenie i spanie w kartonie, nie jest to dobry pomysł. Ale życie jak gdyby w korporacji w Warszawie przez 40 lat, dochrapywania się czegoś, wiesz, kłamania siebie, czy jedno, czy nawet dwa, przez całe życie mieszkać w tej betonowej dżungli, wiesz, i ścigać się na logo, na torebce, wydaje mi się, że coś po środku. Stąd ta cholerna równowaga, dlatego w ten internet wszedłem, nie zanudzam, wielka integracja i Łukasz, powiedz jeszcze proszę o tym. Ja zapraszam na Middle Camp, gdzie widzimy się na Mazurach, Rutiana Nida, gdzie będziemy trochę, ja też będę występował, będzie Kuba, będą wspaniali gości, bo będzie też dla pieniędzy Rafał Siniarski. Jak ktoś będzie w krawacie, to obcinamy krawat na wejście. Można przyjść motorem, bo to będzie też motocyklowy. Będzie zjazd motocyklowy, zjazd samochodowy, zjazd żeglarski. Jeżeli ktoś ma łódkę, motorówkę, skuter wodny, można do przystani sobie dopłynąć, że tak powiem. Ja z Rydzawa będę płynął na przykład z koncertu na to nasze wydarzenie. Będziemy tutaj 3 noce, 4 dni, koncerty na żywo, dużo pływania, trochę piwa, dużo ogniska, dużo przyrody, 150 osób, jedna energia. I dużo przemyśleń. I naprawdę ciekawy człowiek Robert Korzeniowski. Był na poprzedniej integracji. To jest facet, który chyba nie przeczytał żadnej książki o coachingu, a mógłby mentorować. Mistrz. To jest po prostu mistrz, więc parę godzin nawet z Robertem to jest kosmos. Plus wilki tutaj ludzkie, biznesowe i wilczyce. Na jednym ośrodku wynajętym tylko dla nas wrócianych. No nie mogę się doczekać. Ja uwielbiam Mazury, więc w ogóle wiesz. Ja też. Odkryłem. Ja też. Do zobaczenia wszystkim. Także zobaczymy. Widzimy się, Kuba. Bardzo dziękuję Tobie, Łukaszu. Dziękuję Wam. Za pół roku, rok się pewnie na kanale widzimy. Dalej.